Dzisiejsze warsztaty były poświęcone zagadnieniom kapitału społecznego i włączenia społecznego. Okazuje się, że kwestie społeczne są bardzo trudną problematyką, no, która wymaga bardzo intensywnej i rzeczowej diagnozy i dyskusji. Dyskusja pokazała, bardzo żywa dyskusja pokazała, że są to kwestie, których rozwiązania bardzo oczekuje samorząd i różne inne instytucje, no, które są związane z kwestiami społecznymi. Jeśli chodzi o wnioski, to doszliśmy do takiego stanowiska, że zaproponowane badania, analizy, no, należy znacznie zmienić, no, w kierunku spełnienia pewnych większych oczekiwań, które płyną ze strony podmiotów, instytucji związanych z polityką społeczną. Uczestnicy warsztatów wskazali między innymi na konieczność uwzględnienia innych opracowań i polityk, wskazanie w szerszym zakresie trendów w akumulacji kapitału społecznego i foresightu, problem rejonizacji szkół. Dzisiejsze warsztaty były poświęcone modułowi badawczemu o nazwie Rozwój zasobów ludzkich. Składa się on z dwóch głównych części, mianowicie edukacja i rynek pracy. I na etapie prac diagnostycznych w tym zagadnieniu będziemy starali się określić współzależności, interakcje pomiędzy edukacją, a ściślej wiedzą mieszkańców, kompetencjami, kwalifikacjami, a możliwościami wykorzystania tych czynników na metropolitalnym rynku pracy. Dzisiejszy obszar analiz wydaje mi się bardzo istotny. Oczywiście on będzie dla każdego z innego powodu istotny. Dla mnie najbardziej istotny jest z punktu widzenia przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego, dlatego że od tego, jak wiele zainwestujemy w potencjał naszego społeczeństwa, jak dalece pozwolimy mu być wartościowym, kompetentnym, wysokojakościowym, tak dalece przełoży nam się to na potencjał gospodarczy, na rozwój przedsiębiorczości i na rozwój całej gospodarki, a jak wiadomo, gospodarka zasadniczo wpływa na kondycję całej metropolii. Ważnymi elementami dzisiejszych warsztatów była dostosowanie się pracy badaczy do pracy tego, do pracy i do wiedzy i do odczuć tego ludzi siedzących na sali i współpracujących, żebyśmy zbudowali jak najlepsze podstawy do badań. Te badania mają służyć rozwojowi całego obszaru metropolitalnego, a więc one muszą być dostosowane do tego, one muszą odpowiadać na pytanie, co będziemy z tej strategii robili. Ważnymi elementami było partnerstwo, jak je zmierzyć, jak mierzyć miękkie kompetencje, które wydają się być najważniejsze, a co z nieformalną edukacją, w jaki sposób w ogóle doprowadzamy do tego, że zarówno wiedza, jak i miękkie kompetencje robią z nas osoby przedsiębiorcze, inicjatywne i osoby, które chcą. A to, proszę Państwa, my musimy robić od najwcześniejszych lat szkoły.